Witam wszystkich po długiej przerwie, dość długiej, po kilka miesięcy. Nie ma co się tłumaczyć, po prostu nie było czasu chyba na nagrywanie, brak tej weny. Tak czy siak, to co tu widzicie jest to akwarium po tak zwanym półrestarcie, akwarium około 2-3 tygodni funkcjonuje. Czemu półrestart, a nie całkowity restart? Brak czasu, nie ukrywam, że jest go mało. Teraz w sezonie, kiedy jest tej roboty dużo. Tak czy siak, coś jak wygląda to pół restart. No, pół restart, jak ja to nazywam, wyglądał tak. Wycięte wszystkie rośliny, te, które się nadawały. Wywalony żwir, zakupiony kwarcowy żwirek z ostrymi krawędziami, kupiony w znanym sklepie akwarystycznym w Polsce. Nie polecam takich żwirków z ostrymi krawędziami, choćby nawet dlatego, że nie można mieć, jak dla mnie, jednych z bardzo fajnych rybek, jakimi są kieryski. Dzisiejszego dnia zakupiłem kilka sztuk albinosków, także mam nadzieję, że będzie im to dobrze. Druga rzecz to to, że rośliny słabo się ukorzeniają w takim żwirku. Naprawdę zauważyłem, że był problem. No i nie wygląda dobrze. Ten w tym momencie jest tu żwirek albo piasek kwarcowy do tynków mozaikowych ze składu budowlanego. On jest poddany obróbce termicznej, jest naprawdę czysty, tutaj nie ma z nim żadnego problemu. Oczywiście go wypłukałem kilkukrotnie, ale nigdy w życiu nie płukałem tak czystego piachu, żwirku, tak? Jest naprawdę w porządku. Druga bardzo ważna rzecz to to, że lepiej ukorzeniają się roślinki w tym piasku kwarcowym, ale jeden minus, jest lekki. Jest lekki, chociaż ten minus naprawdę nie jest wielkim problemem, także jakoś to można przeboleć. To, co tu widzicie, no, kilkanaście gatunków roślin, poupychałem, mały zbiorniczek, 72 litry brutto, dla przypomnienia, tym, którzy wcześniej mnie oglądali, to będą pamiętali. Dwa kubełki Unimax 250 i Eheim Eco Pro 250 pod Unimaxa reaktor z filtra rurowego podpięty, butla wysokociśnieniowa, sterowanie komputerkiem makro pH controller. Także jakoś to wygląda. Światełko własnej roboty na power LEDach 8,6 kelwinów i full spectrum white 39 W, sterowane TC420. Co do nawożenia, to zawsze były sole i jestem zadowolony z soli, naprawdę jestem zwolennikiem soli. W tym momencie skusiłem się na firmy Rataj Nawozy. Pierwszy raz korzystam z tego typu nawozów gotowych. Proszę bardzo. Więcej butelek nie będę pokazywał, bo muszę trzymać kabelek, mam krótki przedłużacz, a padła mi bateria. A chcę nagrać ten filmik, skoro już się za to zabrałem. Macron, Bioflor i kolor FE. Podawany w ten sposób. Macron codziennie, 4 ml dziennie. Bioflor i kolor FE podawany na przemian, też po 4 ml dziennie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak, no jak zrobiłem ten pół restart, to nie żałowałem tego piasku. Usypałem klin spory, z tyłu jest dużo piachu, jest ogólnie sporo tego piasku kwarcowego, także nawet jak przesadza się rośliny, to bardzo fajnie to wygląda, nie wyciąga się żadnego syfu. Naprawdę jest spoko, jestem zadowolony pod tym względem. Kondycja roślin jakoś tam sobie radzą, tak, były kilka razy podcinane, zagęściło się troszeczkę. Lobelia cardinalis mini, troszeczkę widzę, że nowe listki ma żółtawe, takie blade się zrobiły. Sądzę, że to brak azotu. Ostatnio, zanim zacząłem stosować linię nawozów Rataj, troszeczkę zaniedbałem nawożenie. Chciałem, może i celowo, i niecelowo, troszeczkę brak czasu, ale nawet i dobrze wyszło, bo troszeczkę wyzerowałem ten zbiorniczek, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nawozów, testów nie robiłem, sprawdzę to w tygodniu, mam nadzieję, że zdam sprawozdanie z tego, jak wyszły te testy. No jak widać, nie jest jeszcze dobrze, jakoś to ogarniemy, mam nadzieję. Tu w tym miejscu planuję jakąś roślinkę jeszcze zakupić, nie wiem jeszcze dokładnie jaka. Za Lobelią jest Amania SP Bonsai i za nią jest kawałeczek przerwy. Tam planuję Ludwigi White wrzucić. Zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie jest to akwarium na podłożu aktywnym. Jest to, moim zdaniem, akwarium prowadzone w stylu high-tech, tak? Ma wszystkie te rzeczy, które high-tech powinien mieć, tak mi się wydaje. Mocne oświetlenie, dwutlenek węgla, pełna linia nawozów, tak? Nawożenie na wysokim, dobrym poziomie, dobra filtracja, nawet nadfiltracja, sterowanie pH, także myślę, że tu jest ok. Oprócz pompki, która mogłaby za mnie te nawozy wstrzykiwać, to chyba jest tu wszystko, tak na dobrą sprawę. Rataj. Niska cena, nawóz Rataj, dobra cena na sklepie rośliny akwariowe, zakupiony zestawik, 75 zł chyba ostatnio był w promocji. To mnie też skusiło do tego, żeby przejść na taki system, a zrezygnować z soli, tak? Ogólnie moja zabawa z akwarystyką, a szczególnie na tym zbiorniczku, tym 70-litrowym, 72-litrowym brutto, netto 70 litrów niecałe, to jest jedna wielka zabawa, tak? To są testy, eksperymenty, ja tutaj nieraz sobie strzeliłem w kolano, świadomie, nieświadomie bywały sytuacje, jak przed tym pół restartem po prostu lałem codziennie mikro w tak dużych ilościach, że się w palenie mieści rano, jedno oko zamknięte, jak wstawałem z łóżka do pracy, to brałem po prostu spod akwarium, szafkę otwierałem, brałem butelkę i mi się kilka razy machnęło. No tragedia. Tragedia, to mnie skłoniło też do tego, żeby zrobić taki pół restarcik. Na razie jestem z tego pół restartu bardzo zadowolony, rośliny fajnie rosną. Nie ukrywam, że jest tutaj sporo też gatunków roślin, których wcześniej nie miałem i troszeczkę je poznaję, tak? Poznaję, mam nadzieję, że w miarę szybko ogarnę ten temat i ogarnę cały ten zbiornik, bo nie wygląda on w tym momencie. Miałem dużo ładniejsze zbiorniki, było ich naprawdę kilka sztuk już, kilka rożacji w tym zbiorniku i naprawdę niektóre wyglądały świetnie. W tym momencie nie jestem z tego zadowolony, no ale taka właśnie jest akwarystyka, tak? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, także trzymam kciuki, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że całkiem szybko wyprowadzę ten zbiorniczek na prostą i będzie wyglądał tak, jak chcę, żeby wyglądał. Zobaczymy. No, zobaczymy. Także ci, którzy chętnie, ci, którzy chcą mnie obserwować, którzy są chętni, żeby posłuchać mojego pierniczenia od czasu do czasu, mam nadzieję, że teraz częściej, to zapraszam do subskrypcji, łapka w górę, tam też jest taki dzwoneczek, na pewno znajdziecie, żeby przypomnieć o dodanych przeze mnie filmikach, żeby uzyskać powiadomienie, także co moi drodzy, no zobaczymy. Jest to dopiero kilka dni od piątku nawożone z linią Rataj. A, bardzo ważna rzecz. Ogólnie linia ta nadaje się typowo do zbiorników low-tech. Niemniej jednak nie ukrywam, że dopiero zorientowałem się, poczytałem na ten temat w momencie, kiedy już zakupiłem te nawozy i od razu padł pomysł, żeby napisać do firmy Rataj i napisałem maila. Oczywiście zostałem poinformowany o tym, o czym już wiedziałem. Tak czy siak padła propozycja, że można z innej linii ich produktów skorzystać. Chociaż troszeczkę zaskoczony byłem, bo zaproponowano mi fosfor i stężone mikroelementy, a nic poza tym, także odpisałem, do tej pory nie dostałem odpowiedzi, nie wiem, może zbyt dużo pytań zadałem, zobaczymy, może uzyskam odpowiedź, może nie, jak coś to dam znać. Plan jest taki, gdyby w tym zbiorniku nie wystarczyło zwykłe nawożenie, tak jak na razie jest 1 ml na 20 litrów wody, czyli 4 ml dziennie daje. Uznałem, że jest tu 80 litrów w obiegu. Dlaczego 70 litrów akwarium, dwa kuby dosyć spore, trochę tego jest i tego się będę trzymał. Gdyby to nie starczyło, od razu wskoczę na te 2 ml, nie, przepraszam, 1 ml na 10 litrów, czyli dawka dwukrotna. Gdyby to nie starczyło, bo są to nawozy do low-techa, a moje akwarium na pewno będzie tutaj pracowało troszeczkę szybciej. Na razie jest 70% mocy lampki, na pewno będzie docelowo 100, jak ta masa roślina troszeczkę się zwiększy, to będę lał ich więcej, tak? Na pewno na długo one nie starczą, ale wystarczająco długo będę je miał, żeby móc coś o nich powiedzieć, tak? Także na pewno możecie spodziewać się jakiejś opinii, recenzji na ten temat. Zobaczymy. To co moi drodzy, w takim razie ja już kończę. Ręka mi drętwie od trzymania tego przedłużacza. Niestety jest za krótki, muszę następnym razem się lepiej przygotować, albo chociaż naładować baterię. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz przypomnę, jak ktoś chce słuchać mojego pierniczenia,
i oglądać postępy, jak to idzie w tej mojej akwarystyce, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli nie, to nie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!